No, po pierwsze, kraje, które są obecnie rozwinięte, kiedyś też były biedne i też tak biedne jak te kraje, a nikt do nich nie transferował środków kapitałowych, więc udało im się gwałtownie rozwinąć. Po drugie, historia pomocy zagranicznej często jest historią porażki, bo konserwuje tak naprawdę istniejące nieefektywne systemy społeczne i nie staje się źródłem wzrostu. A dlaczego? Dlatego, że cały czas dominują właśnie tam takie myślenie społeczne, instytucje nieformalne, które nie sprzyjają idei innowacyjności, idei przedsiębiorczości. Najważniejsze wydarzenie w historii świata, ucieczka od pułapki maltuzjańskiej. Najważniejsza zagadka w naukach społecznych, dlaczego od tej pułapki maltuzjańskiej udało się uciec. Myślę, że mam nadzieję, że częściowo udało mi się Państwu przekonać co do tego, które z tych czynników są, wydają się być ważne, mniej ważne, a które wydają się być przede wszystkim kluczowe. Dziękuję bardzo.